ciągu roku Jaworzno zanotowało rekordowy spadek stopy bezrobocia. Od czerwca 2015 do czerwca 2016 roku bezrobocie spadło z 8 na 6,5%. Aktualnie zarejestrowanych mamy 1809 osób. W przewadze niewielkiej kobiet 56% stanowią. To najniższa stopa bezrobocia w Jaworznie od 25 lat. Choć wynik jest dobry, nie oznacza to, że w naszym mieście jest łatwo o pracę. Odsetek osób, które pracują poza granicami miasta lub tam dorabiają, jest nadal wysoki. Na koniec czerwca 2016 roku w Jaworznie zanotowano 1900 bezrobotnych, co daje średnią 6,5%, znacznie niższą niż wojewódzka średnia, która wynosi 7,2%. Jeżeli chodzi o osoby, które widnieją w naszej ewidencji, to są osoby w przewadze o niskich kwalifikacjach aktualnie, z wykształceniem gimnazjalnym i zawodowym oraz osoby w przedziale wiekowym między 30 a 50 rokiem życia. Jaworzno pozostaje jednak daleko w tyle w porównaniu do Katowic, które osiągnęły wynik 3,2%. Z drugiej strony nasze miasto bije na łeb na szyję Bytom 16,2% oraz Sosnowiec 10,6%. Co ciekawe, niższą stopą bezrobocia mogą się pochwalić nasi sąsiedzi Mysłowice. Tam bez pracy jest tylko 6,1% mieszkańców. Według dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Grażyny Bomby jest kilka czynników, które wpłynęły na spadek bezrobocia. To m.in. ożywienie gospodarcze, a co za tym idzie wzrost liczby ofert pracy. W ciągu tych 7 miesięcy bieżącego roku wpłynęło do nas 1780 ofert i była to liczba o 330 większa niż w roku ubiegłym. Drugim czynnikiem jest aktywizacja bezrobotnych. Tylko w ubiegłym roku PUP zaktywizował blisko 1300 osób. Znaczącym jest realizacja aktywizacji przez nasz urząd i pozyskiwanie dodatkowych środków. Środki pozyskujemy poprzez przygotowywanie projektów i programów, zarówno ze środków unijnych, jak i rezerwy ministra. A jak wyglądają statystyki? Co ciekawe, w 2015 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy nie zarejestrowała się ani jedna osoba do 25 roku życia. Dla porównania, w 2016 roku tych osób było ponad 200. Trend ofert pracy w PUP utrzymuje się już od dłuższego czasu. W głównej mierze poszukiwani są pracownicy branży budowlanej, gastronomicznej, usługowej i transportowej.